Hej, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj vlogmasek numer 19. Ja już jestem przy kalendarzach i no, jak zawsze pierwsze czekoladki. I szukamy 19. 19 mamy tutaj. I mamy tutaj woreczek, a to już chyba taki worek Mikołaja. Teraz mamy Milkę. I szukamy 19. Ale w ogóle lekkie już są te kalendarze. Już się kończą nasze vlogmaski, niestety. I tutaj mamy bałwanka, ale uroczy bałwanek. Mamy już smaczuszki, smakołyki. Szukamy 19. Mamy. I teraz mam nożyczki. I będziemy otwierać. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Dzisiaj mamy banan i hibiskus. Super, coś innego. Mega, kiedy będę testować. Teraz ten kalendarz od Famki. I otwieramy 9. Spróbujmy z drugiej strony. Dobra, próbujemy nożyczkami. I mamy tutaj sznureczek wypełniony, superowo. Dziękuję bardzo. Teraz ten kalendarz od Famki. I mamy 19. Bijamy palucha czy nie? Dobra, bijamy nożyczki. Kurczę, one uciekają. Wow, i w środku mamy coś, co mi się kończy. I co właśnie potrzebuję, więc superowy prezent naprawdę dzisiaj. Diamenciki. I teraz kalendarz Hobby Horsony. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie coś w komplecie do tego hardworka wczorajszego. Mega bym coś chciała w komplecie. Tak, to będzie coś w komplecie. Już widzę, ale się cieszę. Może wodę? Nie. Chyba uwiąz. Super, mamy uwiązik świąteczny. Mega. Dziękuję bardzo. Niestety w tym kalendarzu znowu nie ma okienka, ale po prostu to już jest ostatnie, kiedy nie ma okienka, a te wszystkie zaległe okienka po prostu dostanę w środę z tego kalendarza. Nie, albo to będą wszystkie zaległe okienka, albo to będzie po prostu jedna czy dwie takie większe, fajne rzeczy, więc to wam na pewno pokażę. I teraz ten kalendarz, on jest już w ogóle lekki jak piórko, nie ma praktycznie nic. No. Mamy 19. Dzisiaj duża koperta, ale też płaskiego. Mamy tutaj trochę czarnej włóczki. Dziękuję, w sumie spoko, bo to się do grzywki na przykład przyda. Teraz ten kalendarz 19. Dzisiaj mamy... tutaj. Mega mini. On jest... Serio, ci porównań do mojej ręki. Jest taka pici malna. I otwieramy. I już widzę, że to będą ślinianki. Ale w sumie spoczko, bo w bardzo ładnym kolorku. A ja mam tylko jedne ślinianki, bo drugie mi się skupiły, więc spoczko. I nasz ostatni kandydat to Efol. 19 mamy tutaj. I wyciągamy. I mamy tutaj znowu coś z tego Hey Sportu. I mamy tutaj właśnie text wash i on służy do tego, że jest taki dziwnie klejący. Patrzcie, tu jest też coś. Nie wiem, czy on się jakoś nie wylał gdzieś w ogóle. Tak się klei, ale dobra, nieważne. I właśnie on jest do prania kurtek i prania do derek wodoodpornych. W ogóle kurtki wodoodporne, derki wodoodporne, bo on tak tej wodoodporności nie traci, tylko tym się właśnie wodoodporne rzeczy bierze, więc jeżeli mamy derki wodoodporne czy coś, no to można z tym wybrać i wszystko będzie jak. Także to wszystko, moje super świetne nożyczki, nie wnikajmy w to. I podsumowanko, wygrało dzisiaj, no ten płyn, numer 2 sznurek wypełniony, bo to się przyda, nie, numer 2 uwiąz. Numer 3 sznurek, numer 4 kryształki, numer 5 te ślinianki, numer 6 włóczka,
dalej smaczuszek, duża czekoladka i mała czekoladka. I dzisiaj takie podsumowanko. Dzień bardzo fajny. Teraz, moi drodzy, będziemy sobie robić Q&A. Ja już wróciłam ze szkoły i to jest chyba jedyna rzecz, jaką dzisiaj zrobimy już na Vlogmasku, ponieważ dzisiaj mam zakręcony dzień. Jutro też raczej nie będzie czegoś fajnego na Vlogmasie, bo będę u koleżanki, ale on też ma hobby horsy, więc może coś uda mi się nagrać, zobaczymy. No i potem w środę to też... Nie wiem, tak średnio. Czwartek będzie super vlog, bo na pewno zrobimy trening, w ogóle jakieś sanki może i w ogóle. Piątek też będzie mega vlogmas, przyjedzie moja rodzina z Niemiec i w ogóle będzie ekstra. I w sobotę weekend wiadomo, że będzie vlogmas najlepszy. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. Także no, zabieramy się za Q&A i na samym początku powiem jeszcze, że pytań było multum, naprawdę. Jest tam ich milion. Bardzo, bardzo dużo. Więc na pewno nie uda mi się na wszystkie odpowiedzieć, ale postaram się na większość. Okej, mam tutaj już iPada z pytankami. Jak widzicie, pytanek jest bardzo dużo. Także, a zakładkę dałam godzinę temu, także pewnie będzie jeszcze więcej. No ale odpowiem sobie na to, co tutaj już nam się udało uzbierać, więc lecimy. Czemu sprzedałaś Livi? To jest pierwsze pytanko. Tutaj ta osobka je zadała. I Livi sprzedałam dlatego, że po prostu nie dogadywałam się z nim jakoś super. Była też ona koniem bardziej przeznaczonym do rekreacji niż do sportu, o czym nie byłam poinformowana od pierwszego właściciela. Dowiedziałam się o tym dopiero jak do mnie przyjechała, a ja mam konie zwyczaj sportowe, więc po prostu musiałam ją sprzedać. A wiem, że u kogoś będzie mieć na pewno lepszy domek, będzie brana częściej na treningi i będzie z nią coś więcej robione. Teraz wybierzmy sobie jakieś kolejne pytanko. Dobra, twój ulubiony koń do skoków? Aktualnie moim ulubionym koniem do skoków jest Haribo, ponieważ on jest na razie takim moim top koniem, że tak to nazwę. Ale Beveli też będzie pod takiego szykowana, chociaż z Beveli bardziej idziemy w cross. Czy zamiast Bubble Joya będziesz miała nowego konia? Pozdrawiam, Ania. Ja też cię bardzo serdecznie pozdrawiam. I coś się szykuje z nowym koniem, coś już planuję, ale... Nie będę jeszcze nic zdradzać. Czemu nie ma na odcinkach już Livi zebry? Ponieważ jak wiecie, ja została sprzedana. Blackman ma tam u mnie dożywocie, jednakże będzie u mnie dopóki... on ogólnie jest koniem, on już jest słabo trzyma, tam już widziałam, że trochę szwy też już słabo trzymają. On już jest zmęczony życiem, bo mam go jednak te 2 lata. No więc, moi drodzy, nie wiem. Myślę, że już niedługo też, bo on już jest właśnie bardziej seniorem. Już się też, muszę wam to powiedzieć, że rozpada się, rozpruwa w ogóle, więc myślę, że niedługo się rozpadnie całkowicie. To dlatego niestety nie będzie. Tak samo stało się z kaktusem, moim pierwszym konikiem. Ale to nie będę się tutaj nad tym rozciągać, bo kto wie, ten wie. Także no. Hobby horsing uprawiam około 2,5 roku, a na drugie pytanie myślę, że nie powinno Was to interesować i nie będę na nie odpowiadać. Dlaczego sprzedajesz swoje konie? Bo chcę, tak mogę, są to moje konie. Sprzedaję konie dlatego, że nie wiem, chcę kolejnego, koń jest za stary lub nie dogaduję się z nim, jest dobry kupiec, który zajmie się nim lepiej niż ja, po prostu chcę, żeby wszystkie moje konie, które kiedykolwiek były u mnie lub są, miały najlepszy dom, więc no. Bubble Joya sprzedałam dlatego, że wiem, że będzie mieć u tej osoby najlepszy domek i no był na niego kupiec, więc postanowiłam go sprzedać. A z Livi się nie dogadywałam, więc ją sprzedałam. Także no, ale... No, ja ogólnie robię tak, że kupuję bardzo młode konie, 2-latki, 3-latki i później sobie je sama zajeżdżam i gdy konie stają się już profesorem, to idą na sprzedaż. Jak musiałabyś teraz sprzedać jakiegoś hobby horsa, to jaki by to był? Teraz chyba nie miałabym konia na sprzedaż, bo już sprzedałam naprawdę. Teraz ostatnio zrobiłam wyprzedaż stajni, bo sprzedałam aż 2 koniki, więc to naprawdę sporo. A no nie chcę rezygnować z hobby horsingu. To już było. Jakbyś musiała komuś sprzedać Haribo, to kto by to był? Byłabyś to na pewno ty, Nadia? Lub byłaby to moja przyjaciółka jedna, lub przyjaciółka druga, lub przyjaciółka trzecia. Więc no. Skoki czy ujeżdżenie? Ujeżdżenie. Planujesz startować w jakichś zawodach hobby horsowych? Tak, startujemy, jeździmy na różne zawody. Gdzieś tutaj blisko właśnie, no blisko mnie.
Jednakże ostatnio byłam na zawodach, do których były też filmy, że się na nie przygotowuję, a koniec końców się nie odbył, więc mega słaba organizacja tych zawodów, także nie polecam. Czy będą jakieś zawody w wiosnę? Na wiosnę planuję zrobić zawody online. Takie moje zawody, które już kiedyś organizowałam, ale nie wiem, czy to się uda, więc nic Wam nie obiecuję. A pojechać na jakieś zawody bardzo bym chciała, mam nadzieję, że się uda. Klacz, ogier czy wałach? Wałach. Obecnie mam trzy koniki, jest nimi Black Moon, są nimi Black Moon, Haribo oraz Beverly. Zrezygnujesz kiedyś z hobby horsingu? Z hobby horsingu na pewno kiedyś zrezygnuję. Jeżeli mi się to znudzi, to przecież nie zmuszam się do niczego, nie robię nic na siłę. Jeżeli mi się znudzi, to skończę go uprawiać. Zrobię wtedy prawdopodobnie jakąś wyprzedaż stajni, będzie mógł tam zgarnąć i moje konie, i moje rzeczy. Ale na razie tego na pewno nie planuję w najbliższym roku. Chociaż wiecie, ja tam nic nie mówię. Może wcześniej, może później. Kiedy będę chciała, to wtedy skończę. Zastanawiałam się tutaj, o to pytanie komentarz sobie przeczytać, nie będę go już czytać, tylko od razu odpowiem. Zastanawiałam się nad zaźrebieniem Beverly. Jednakże na razie składa się na to wiele czynników, z powodu których jej nie zaśrebię. No, powiem tutaj kilka, ale to nie wszystkie. Między innymi, że zajeżdżam ją teraz, chcę, aby to był na razie koń sportowy do skoków, bo inaczej po prostu nie będę mieć tego konia, gdy go zaśrebię. A potrzebuję bardzo tego konia, bo to jest dobry koń i jest dobrej jakości i jest bardzo dobrym koniem ogólnie do sportu. Więc no, nie chcę jej zaśrebiać, ale składać na to jeszcze wiele, wiele innych czynników. Nie dzierżawię już Tamary. Tutaj na to pytanko odpowiadamy i no, tyle ile uprawiam hobby horsing, więc około 2 lata. No tak, dajmy 2 lata. Uprawiam hobby horsing 2,5 roku, ale dajmy 2 lata. O, myślę, że na to sobie teraz odpowiemy, plusy i minusy hobby horsingu, więc może wymienię po 3 każdego, ale i tych jest o wiele więcej. Minusy to na pewno duży hejt, minusy to również różne takie w ogóle kłótnie, spośród tego sprzeczki i takie rzeczy. I kolejny minus to brak tolerancji. A 3 plusy to oczywiście super poruszanie się, działa to na zdrowie. Numer 2 to no naprawdę fajna pasja i kreatywność. A 3 to nauka ogólnie też samodzielności, że tak powiem. Bo gdy jedziemy na przykład sami gdzieś do parku na trening, czy w teren, no to naprawdę wtedy jesteśmy samodzielni, więc myślę, że takie 3 i 3, myślę, że będzie nic. Założysz jeździecki kanał na YouTubie. Na YouTubie założę jeździecki kanał, gdy skończę uprawiać hobby horsing, to wtedy na pewno przejdę bardziej w YouTube'a, TikToka, Instagrama jeździeckiego i zacznę też może prowadzić wtedy jakiś sklep jeździecki, nie wiem, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Takie mam przynajmniej plany, ale na razie nic nie planuję, nie planuję w ogóle kończyć hobby horsingiem aktualnie. Także no, oczywiście jak skończę z hobby horsingiem, to Wam powiem, ale na razie nie planuję. Czy masz plan kiedyś wybudować moją nową stajnię? Bardzo lubię moją stajnię, jest ona fajna, sprawia moje wszystkie potrzeby, więc nie planuję. Co chciałabyś na święta? Na święta bardzo chciałabym uwiąz jeździecki w komplecie do kantara, który mam. Mogę Wam go w sumie pokazać, bo konie się w sumie łączą z hobby horsingiem, więc czekajcie, pokażę Wam tutaj. Bardzo chcę dostać właśnie pod choinkę w komplecie do tego kantara uwiąz. To jest dla prawdziwego konia, uprzedzając pytania. Również słodycze, nowy plecak szkolny, no i tam parę drobiazgów. Kiedy masz następne zawody i na kim? Aktualnie nie mam żadnych planowanych. Czy nagrasz trening na Beverly? Nie wiem jak się pisze. Na kordeo? Ogólnie to fajny pomysł, ale nagram na niej dopiero jak będzie bardziej ogarnięta, bo teraz to bardzo młody koń, w trakcie zajeżdżania potrafi coś odwalić, na pewno nie czuje się na niej bezpiecznie, więc póki co na pewno nie, ale no myślę, że na pewno kiedyś taki film nagram. I jeszcze Wam tutaj powiem, bo wiele osób też nie wie jak się pisze jej imię, więc pisze się Beverly, B-E-V-E-R-L, tak się pisze. I to już tyle na więcej pytanek. Nie będę odpowiadać, bo będzie to już pewnie nudne, ale odpowiedziałam naprawdę na wiele tych pytanek. Bardzo Wam dziękuję też za wysłuchanie tych pytanek. I jeszcze Wam pokażę, bo dzisiaj też pojadę na zakupy świąteczne, więc jak coś to Wam będę też pokazywać.
teraz ja już wróciłam z zakupów i prezenty wam pokażę w jutrzejszym vlogmasku. Ponieważ dzisiaj już jest bardzo późna godzina, ja muszę jutro rano wstać, także widzimy się jutro, pa pa!